Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrałem Wy. Dzisiaj porozmawiamy o grze Kto to był od wydawnictwa Ravensburger. Jest to gra dla dzieci, w zasadzie też dla starszych graczy, bo tutaj nie będę, wiecie, nikomu zabraniał grać w takie fajne planszóweczki. O tym, że staramy się znaleźć złodzieja pierścionka, więc to jest gra taka z dedukcją, gdzie będziemy chodzili po zamku i rozmawiali z różnymi zwierzakami, które będą nam pomagały w rozwiązaniu tej zagadki. To, co w tej grze jest ciekawe, to jest właśnie użycie takiej specjalnej skrzyni, którą też tutaj o, widzicie na okładce. Skrzyni, która do nas mówi, więc ona prowadzi niejako rozgrywkę. I jest to bardzo ciekawy zamysł, dodający dużo moim klimatu do tej zabawy, bo wchodząc do danego pomieszczenia, spotykamy na przykład, nie wiem, kozę i jesteśmy w stanie z tą kozą porozmawiać i ona może dać nam jakąś wskazówkę. Jeżeli dostarczymy jej jakieś jedzenie, które też znajdziemy w pomieszczeniu innym. Więc w czasie rozgrywki musimy przemieszczać się, przeszukiwać pomieszczenia, dostarczać, wiecie, jedzenie do odpowiedniego zwierzaka, żeby podpowiadało nam, kto jest ewentualnie niewinny z tych wszystkich ludzi, których tutaj mamy dostępnych. I na końcu nam zostaje jeden złodziej, jeśli uda nam się do niego dotrzeć i mamy klucz, wtedy jesteśmy w stanie zwyciężyć. Także, tak jak mówię, klimat po prostu idealny, wiecie, jeżeli oglądacie to w październiku, tak jak wrzucam ten filmik na kanał, idealna gra, moim zdaniem, właśnie w klimatach tych takich, wiecie, halloweenowych, gdzie mamy różnego rodzaju, wiecie, zagadki, straszydła, mamy tutaj ducha, który gdzieś tam przemieszcza się po tej planszy, no i mamy dużo właśnie klimatu oddanego przez tą właśnie aplikację, która ma i jakieś tam opowiadanie historii, jakieś tam rzeczy, które się pojawiają w tej grze, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. To, co w tej grze mógłbym ewentualnie lekko zarzucić technicznie, to wydaje mi się, że dźwięk w tej skrzynce jednak wymagałbym chyba w 2022 roku, żeby jednak jakość dźwięku na tej skrzynce była nieco lepsza. Ona jest jednak troszkę, jakbyście mieli, wiecie, utwór właśnie sprzed, nie wiem, 10 lat. Może to jest związane z tym, że jednak ta gra już troszkę na rynku jest, a teraz dopiero ukazała się polska wersja językowa i może to są ograniczenia tej samej skrzynki techniczne. Ciężko mi tutaj powiedzieć. No nie jest to na jakimś kapitalnym poziomie. Grafiki, one są bardzo klimatyczne, bo mimo, że one, wiecie, tak troszkę wyglądają jak lat, nie wiem, powiedzmy 80-tych, 90-tych, to wydaje mi się, że one dodają tutaj sporo smaczku i naprawdę można tutaj fajnie się bawić. Zasady naprawdę są eleganckie i proste, bo możemy, po prostu rzucamy kostką, chodzimy sobie po tym zamku, nie możemy wchodzić na pole z duchem, nie? I też jakby przechodzi w ogóle przez pole z duchem, więc on nam troszkę ogranicza tutaj możliwości poruszania się. No i staramy się jakby zdążyć, zanim nam ta skrzynka powie, że po prostu przegraliśmy. Także naprawdę kawał kapitalnej rozgrywki. Jak my graliśmy w to z naszą 5-latką, to była totalnie zachwycona, bo to jest mega ciekawe, że wciskamy sobie na tej skrzyni różnego rodzaju klawisze, dostajemy podpowiedzi od zwierząt, staramy się, wiecie, kombinować, gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy, gdzie powinniśmy pójść, więc jest tutaj ta praca zespołowa, jest taka operacja i jest to gra, która naprawdę, powiem to po raz kolejny, ale oddaje kapitalny, moim zdaniem, klimat, bo gry dla dzieci często jednak opierają się na tym, że, wiecie, rzucacie kostką, gdzieś tam poruszacie się, ale nie ma to tak dużo, moim zdaniem, serca, jak zostało to oddane w Kto to był, gdzie macie też, wiecie, albo w podstawowy tryb łatwy, gdzie macie tam 2 czy 3 pomieszczenia mniej, albo ewentualnie możecie średni, trudny zagrać, gdzie już jest więcej pomieszczeń i macie mniej czasu w ogóle na rozwiązanie i te podpowiedzi tam od wróżek są dużo, dużo, dużo słabsze, także naprawdę gra, która moim zdaniem jest totalnie do sprawdzenia, musicie moim zdaniem wziąć pod uwagę to jako prezent, powiedzmy, na przykład pod choinkę, bo gra gdzieś tam swoje, powiedzmy, kosztuje, ale wydaje mi się, że naprawdę jest warta swojej ceny, bo tutaj jest jakby coś totalnie ekstra. Dzieci, które moim zdaniem niekoniecznie muszą być mega zaangażowane w gry planszowe, kiedy zobaczą, że jest tutaj jakieś tam sterowanie, powiedzmy, dźwiękiem i mówi do was, wiecie, jakiś tam czarodziej mówi do was z tej skrzyni, to działa faktycznie gdzieś tam na wyobraźnię. I kto to był, ja bym bardzo, bardzo serdecznie polecił. Gdzieś tam postaram się też na kanał rzucić przykładową rozgrywkę, żebyście mogli sobie gdzieś tam to sami zobaczyć, jak wygląda, bo naprawdę jest to coś ciekawego. Gra, która już jakiś czas temu pojawiła się na rynku i teraz na szczęście polska wersja językowa też się pojawia. Potrzebujecie polskiej wersji, żeby ta skrzynka mówiła do was po polsku, żeby dzieciaki, które jakby posługują się jednym językiem, były w stanie wszystko tutaj zrozumieć. Tak, z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję serdecznie wszystkie komentarze, udostępnienia. Jesteście po prostu wielcy, także dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!